Tak Trzy dni trwały zmagania w turnieju tenisa ziemnego o puchar posła na Sejm RP Piotra Uruskiego i wójta gminy Jasienica Rosielna Urszuli Brzuszek. Zawody w dniach od 20 do 22 października odbyły się na Orliku Bliznę. Uczestniczyło w nich kilkunastu tenisistów. Pomysłodawcą turnieju był animator Orlika Blizna Stanisław Szałajko. To jest to już drugi cykliczny turniej organizowany przez Orlik Bliznę. W tym roku w turnieju wzięło udział kilkunastu tenisistów, z czego do półfinału dotarło sześciu. Dziękuję panu posłowi za przybycie, dziękuję za ufundowanie pucharów, również serdecznie dziękuję pani wójt za ufundowanie nagród w turnieju tenisa Ziemnego. Nagrody najlepszym zawodnikom wręczyli patroni turnieju poseł Piotr Uruski oraz wójt Urszula Brzuszek. Dzisiaj pierwszy turniej, bardzo się cieszę. Wiem, że startowało kilkunastu zawodników. Turniej trwał trzy dni, były dwa dni temu eliminacje, wczoraj ćwierćfinały, półfinały, no i dzisiaj mamy e, finał. E, poziom gry z tego, co opowiadali mi tutaj uczestnicy, jest dość wysoki, więc się z tego bardzo cieszymy. Robimy tego typu turnieje właśnie po to, żeby młodych ludzi odcinać od komputera, od telewizji, żeby mogli czas spędzić na świeżym powietrzu. No i widać też dzięki temu, że, że obiekt właśnie żyje, dzieje się coś tutaj cały czas. I to jest wielka sprawa, żeby spróbować żyć sportem trochę więcej niż telewizorem, komputerem. W zawodach zwyciężył Adrian Szałajko, który w finale pokonał Macieja Zawidlaka. Trzecie miejsce zdobył Michał Gurgacz a czwarte jego brat Damian, piąta lokata dla Mirosława Florka, a szósta dla organizatora Stanisława Szałajko.